Hej, cześć, siemanko, z tej strony Gzymsik. Witajcie w, teraz licząc dobrze, będzie 7. odcinku serii z dupy w FS19 na mapie Polskie Pola. Tutaj sobie lecimy pięknie dzisiaj, lecimy sobie pięknie tutaj, tak, pięknie powiedziałeś, panie. W dzisiejszym odcinku lecimy ze zbiorem słomy przyczepą samozbierającą. O, pokażę wam jeszcze budy. Widzicie, sam tak naprawdę... Jedziemy zbierać słomę. No cóż, zestawik ma taki, powinien dawać radę. Sprawdzimy, jak to wyjdzie. Przyczepa taka dosyć spora, no ale zobaczymy, co to wyjdzie. Opuszczamy, jedziemy. Zestawik piękny daje radę. Zestawik piękny daje radę jak na razie. Zestawik zobaczymy, jak tam będzie szło. Jedna na blokadzie, kurczę. Tak, górka na blokadzie. Kurna, no to jest nie ta górka, nie taka mała jest. Jak słyszycie, pewnie uszy się trochę poci, ale muszą być obroty, bo to inaczej nie idzie. Nie idzie robota. Ale widzę, że trochę słomy tutaj będzie. Widzimy lag. Lag jakiś był dziwny. Przyczepa jakby co jest wydana, tak wszystko powydawane. Spokojnie. Myślę, że w kolejnym odcinku zrobimy akcję specjalną na wycięcie dwóch drzew. Zobaczymy, może z tego speedplaya zrobię, bo myślę, że będę... Bo myślę, że będę umyślał. Jakbym na co dzień nie myślał, kurczę. Bo myślę, że będzie to taka akcja, no wiecie, gdzie się trochę skupię na tym, co będę robił. Tutaj zrobię przy okazji, tak poprawimy. Wjeżdżamy tutaj w ten kawałek i idziemy dalej. Bo tej tanie za mnie jest nieprzyjazna, a tylko będziemy gdzie jest przyjazny silnik, jak to chyba tu jest dwa. Znowu 2-3 metry w tym jest. Nie ma żeby to jest to za duża, proszę państwa. Nie będzie się dało dobrze robić. Tak nie może być. Będzie pełno, ale to dobrze. No, słyszycie krowy, których nie ma. Tak. A to ci paradoks. Trochę na mocno skręciłem. Ale tutaj trzeba by się na razie połamać. Ale będzie dobrze. Tak, w przyszłym odcinku myślę, że budujemy. Chyba może po prostu zrobię speedplaya z tego szybkiego i potem odcinek będzie z gruberowania. W sumie póki twardo jest, a tutaj na rżysku to w sumie najbardziej będzie i będzie można położyć w razie czego, bo i tak się gruberem wszystko ładnie zatenteguje. Aż tak to będzie odgrywało znaczenie, ale fajnie się w sumie na tym zestawieniu tych modów. Trzeba uważać i patrzeć, co się robi. Nie ma jazdy takiej jakiejś tylko tam na przypale, czy coś, wiecie, że sobie jedziecie i to tyle. Nic się nie dzieje. Tutaj powinniśmy dojechać do końca. Bo może nie dojedziemy, nie dojedziemy do końca. Łatka wyszła z tego. Fajna łatka. Teraz się pojedziemy rozładować. Ale ona już nie wygląda na szerokich kołach. Ale dobrze, że ma szeroki, przynajmniej nie jest wywrotny. Co na tych górkach ma znaczenie jednak rozstaw kół w ciągniku. Też tutaj jeszcze ogólnie mało, bo nie robi się jakoś tak, wiecie,
na boku zbocza, tylko tak w miarę góry na dół zbocza. Nie ma dużej tragedii, bo na przykład, kurczę, powiem wam, że tak robić na boku zbocza, w sensie jakbym tutaj miał jeździć prostopadle do tego kawałku, to by było trochę ciężej i niebezpieczniej ogólnie. Łatwiej byłoby coś wywrócić. Nie wiem, gdzie sobie z pierwszym kursem cofamy. Ale tak oceniam, że trochę będzie tego wszystkiego tutaj. Oj, czego? Dlaczego? Dlaczego? Jest tutaj. Szkoda, myślałem, że tam jest tygiel od tego. No ale to już trudno, bo fajnie tutaj. Nie, to nie siły, które tam jest. One się teraz się uda. Teraz się uda. Fajnie, to nie jest na siłę. To czego jest ta hydraulika tutaj? Gdzie jest? I jedno z łączek hydraulicznych wykorzystane. Thank you.
zbierane. Rzepak. Będą wielkie żniwa, będą wielkie czarne żniwa. Tam gdzie jest rzepak, tam powiedzmy tą. Tam gdzie jest rzepak, a pójdzie powiedzmy pszenica. Nie wiem, czy nie zobaczymy. Nie, tam gdzie jest nie pszenica, będzie tam gdzie jest. Tam gdzie był jęczmień. Tak, fajnie idzie. No tak, no wiecie, no.
sprawnie z górki, bo pod górkę to tak średnio bym powiedział z tą sprawnością, ale idzie. Fajnie, że jesteście, że komentujecie, że łapujecie. Bardzo to motywuje. Tak, to idzie powoli do przodu. Tematy się kończą. Już wiem, ja się powtarzam. Nie tak moich spostrzeżeń, co mogło się pojawić. Jakoś bardziej realnie idziemy. Nie trzeba było, żeby się odpłacił, że tak powiem, w standardzie. Możliwością włączenia, wyłączenia, jak jest to normalnie tutaj w systemie zrobione. I będę w tym standardowym grze. I jeszcze to jest realnością, realną masą, czymś takim, żeby masa była taka, jak być powinna, wszystkiego i żeby się sprzęty zakupowały, ale nie tak jak teraz widzicie, że się mody ponakładały i no cóż, no po zawodach ciężko jest trochę. Widzicie, że zostały tak naprawdę 2 tony słomy niby. Ale czy to są serio 2 tony słomy? Może i są, jak ktoś jest specjalistą. Bardziej przeciekam sobie zbierający siedzi, mam, posiada. Dajcie znać, czy to tak jest, czy to tak nie jest. Jeszcze to małe pole skoczymy, ogarniemy. Skoczymy, ogarniemy. Jaski trzeba będzie rozbierać, które sam pięknie zrobiłem. Sam pięknie zrobiłem. Będą rano. Nie mogę powiedzieć, że sam to już ktoś na pewno inny co zrobił, nie ja. Ale dobra, tutaj zaraz skończymy. Mały kawałek pola, to jest fajny teren na rozbudowę. Szkoda, że tu bramy nie ma. Brama by się przydała wtedy przez chleb. Nie możecie napisać w raro, czy ktoś jeszcze u was w okolicy korzysta z przyczep samozbierających. Czy znaczy się w sensie tak jakby do zbierania słomy, czy coś zamiast prasy, bo nie mówię, że jak ktoś na kieszonki zbiera, podejrzewam, że na pewno są u was jakieś osoby, które na kieszonkę zbierają. Robią kieszonkę silos z żyta, czy coś, czy sianą kieszonkę. I właśnie robią to przyczepą, zbierają to przyczepą samozbierającą. Tej osoby, które tak jak ja tutaj widzicie, na przykład słomy albo siano zbierają w ten sposób. Bo to już no, taka metoda co odeszła do lamusa, ale jeszcze się przydaje i widziałem, żeby wam to nie skłamać,
rok temu, tak, rok temu żniwa, normalnie widziałem 60 z małą przyczepą, tą samozbierającą polską. Tą małą, wiecie, tą mniejszą, nie tą większą. I normalnie dawała radę. I tu była tak słabo zbierana. Ale no, właściciel bardzo dużą ma stodołę w sumie. No ma bardzo dużą stodołę i ma gdzie to wszystko upchnąć luzem. No jak ktoś nie ma gdzie tego upchnąć luzem, no to na cóż, no, no nie upchnie się. Nie uda się. Ja się z wami żegnam tutaj z gry i jadę ciągnikiem. Na razie, do usłyszenia w kolejnym.